Cześć, godzina 23.30. Tutaj wagony, które przyjechały jako notec z Warszawy Gdańskiej. Jutro o 5.00 pojadą jako Halny do Zakopanego. Piękna oliwkowa maszyna Stonka 462. I raz, dwa, trzy, cztery. Naprawdę mega nietypowe, jak na pociąg Kujawiak, wagony. Widzicie? Tu są te stare 111A. Tutaj przed nami stoją te Intercity Kujawek z tymi czterema starymi wagonami. Z kolei po lewej stoją samotne cztery nowe wagony. Także ciekaw jestem, czy oni tutaj je wymieniali, czy to jest zupełny zbieg okoliczności. Tutaj Noteć, no, która się już zmieniła w Halnego, a zostaje 10 minut do opóźnionego 30 minut Intercity Halnego. Wjeżdża Halny, 7.10. 59 przyprowadziła ten pociąg. Były małe tutaj oględziny zewnętrzne lokomotywy. Ja pozdrawiam tego pana w pomarańczowej kamizelce. Myślę, że za chwilę siódemka się odczepi. Pociąg, co ciekawe, jechał objazdem przez Toruń. W Inowrocławiu odbił na Toruń, a w Toruniu już odbił na Bydgoszcz. I to tylko w relacji Zakopane Bydgoszcz Główna, bo z kolei Bydgoszcz Główna Zakopane już jedzie normalnie tam przez Inowrocław. Przebiegłem sobie tutaj dołem i się podpina już pod skład Halnego, który jutro pojedzie do Zakopanego, a wagony z Halnego już się zmieniły na Noteć, te na peronie pierwszym. Na dwóch pantografach oczywiście. Posłuchać, jak się styczniki liniowe zamykają. No i już podpięła się sprzęgnięta ze składem. Tutaj ta siódemka, a tu jeszcze stonka, która będzie zabierze teraz te wagony, które jutro pojadą jako Noteć z Bydgoszczy Głównej do Warszawy Gdańskiej. Raz na moim kanale było włączanie siódemki, to teraz będzie wyłączanie. Hamulec ręczny pan maszynista zakręcił. Pantografy się spuszczają. Dobranoc, siódemko. Ale się niestety nie wyśpi, bo pobudkę już ma o 5.00. Tutaj jakiś wagon, który normalnie ma tutaj tabliczkę relacyjną. Ale nic nie widać, a tutaj przyszedłem na koniec peronu, dlatego że rusza Intercity Noteć jutrzejsza na manewry. No, ale mi teraz zapachniało pięknie. Sygnał, już teraz jest podany MS2. I w tamtym kierunku pojechał, a ja oczekuję przyjazdu pociągu Bursztyn z Kołobrzegu do Krakowa. Te wagony są wtaczane tam, gdzie normalnie stoi stonka. Teraz w nocy im towarzyszą właśnie te wagony. I niestety Bursztyn ma dzisiaj 10 minut opóźnienia. W Bydgoszczy myślę, że w miarę jakoś to nadrobi. Już go słychać z oddali, nadjeżdża
Intercity Bursztyn RP1, to już mam pewność, że siódemka jedzie. Bardzo mało osób czeka. Jak słyszymy, rodzaje ma opóźnienia i niestety tak jest. A tu co za lokomotywa? 1005, ta piękna siódemka. Wagon sypialny i 4 wagony zwykłe. Sobie stoi, ja sobie przybiegłem 23 maj tego roku na prawa i bardzo ładna ta siódemka. A tu niestety widoczny niedobór dartów. Tutaj w zeszłym tygodniu stał tutaj darta, dzisiaj już mamy flirta, ale Kochanowski normalnie na darcie pojedzie, a my czekamy na obrót składu. Tutaj stoi sobie Griffin 020 od pociągu Intercity Kujawiak. Jutro również powrót z tym składem. Tutaj S1 stój, semafor wskazuje. I tu będą prowadzone manewry. I leci oblocik. Podpinanie się pod skład. Tabliczka i rok produkcji 85. Odbieraki prądu odpadają. Jak pantografy się podniosły, to nieźle błysnęło. Jest skład popełniany, około 3 minuty do odjazdu. Skład tu przyjechał 10 minut opóźnienia i miejmy nadzieję, że odjedzie planowo. Mam na wyjazd sygnał S1 niestety. Wybiła godzina 1:00, a w skład odjeżdża o godzinie 1:01, także za minutkę. Pytanie, czy będzie sygnał dla niej. Obstukiwane są obręcze kół. Na finiszu jest próba hamulca. Także zaraz myślę, że będzie gotowa do odjazdu. Siódemka na czele pociągu Bursztyn. Sygnał nadal nie jest zezwalający na jazdę. Jest przez radio ogłoszona gotowość do wyjazdu. S13 na wyjazd podany. Także pociąg jest odprawiany.
bardzo fajnie trawniu dzisiejszym, jest sygnał latarką, jak widzimy. Niespełna 5 minut opóźniony bursztyn udaje się w dalszą drogę. Ja tutaj sobie spaceruję, a patrzcie, tutaj stoi pierwsza z gam 111ED001 z naklejką Cargo Unit, ale fart. Wjeżdża TLK Rozewie z Helui Gdyni Głównej do Krakowa Głównego i Szklarskiej Poręby Górnej. Wagony do Krakowa jadą w przedniej, środkowej i końcowej części składu pociągu, a do Szklarskiej Poręby zaledwie dwa wagony na końcu. 303E 1043. Wagon z Helu do Krakowa. Sygnał zezwalający na jazdę jest podany. Przy tym maksymalna dozwolona prędkość. Następny semafor wskazuje sygnał stój. Nastąpiła zmiana załogi trakcyjnej, no, są teraz gwizdy i pociąg jest odprawiony w dalszą drogę. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana maszynistę, który do nas pomachał. Oto pociąg TLK Rozewie relacji Hel Gdynia do stacji Kraków Główny i Szklarska Poręba Górna. No, nawet teraz zapytać korsarza, który jest za chwilę. Korsarz do Helu i Łeby, a tutaj niestety opóźniony korsarz z Helu i Łeby do Krakowa. I wjeżdża pociąg TLK 35191 relacji Kraków Główny Hel Łeba Korsarz. Ciekawy jestem, jaka siódemka go dzisiaj prowadzi, także zobaczmy. Kolejna 303E. O, 10:56, fajnie.
Tutaj spójrzmy. Telka Korsarz. Tutaj wagon z Krakowa do Łeby. I tutaj również. Bardzo fajny traf. No a to już będzie mój ostatni pociąg w dniu dzisiejszym, ale i tak się mega cieszę, jak zakończyć to z przytupem. I pociąg Korsarz, pierwszy raz go nagrywam, do Helu i Łeby, a ten z Helu i Łeby do Krakowa niestety opóźnienie dzisiaj ma aż godzinę przeszło. Sygnał S1, stój. Sygnał podany, o. Start! Tu mamy wagony na Hel. I pojechał. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Pozdrawiam!